Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w poniedziałek w najbardziej sędziowskiej audycji świata, czyli w Prawotece. Proszę Państwa, dzisiaj sporo nowości, bo po pierwsze mamy nowego współprowadzącego, który jest sędzią Sądu Rejonowego we Włocławku i który od niedawna współpracuje z nami, czyli z Martą i Moniką w ramach Fundacji Edukacji Prawnej Justicja i będzie pomagał nam również w audycji. Bardzo poproszę na początek może, żeby pokazał nam się Jarek, to znaczy, żeby realizator go pokazał. Dzień dobry Państwu, cześć Olu, Jarek Korobka, Stowarzyszenie Justicja Włocławek, Sąd Rejonowy we Włocławku. Bardzo mi miło, że mogę brać udział. Nikogo nie zastępuję, jestem tylko na chwilę, ale będę się starał bardzo, bardzo mocno. Nie ma co się odżegnywać. Proszę Państwa, sędzia Konopka jest zaangażowanym i doświadczonym edukatorem, który przedsięwziął tyle cennych inicjatyw, że naprawdę nie będę wszystkich wymieniać. Mogę Państwa jedynie odesłać na przykład do strony Co w prawie piszczy, gdzie jego aktywność można zaobserwować. Ale my to jedno, ale najważniejsze jest to, po co się dziś spotkaliśmy. O, mój zegar się odzywa, znaczy czas audycji już rozpoczęcia audycji już minął. Proszę Państwa, bo chcielibyśmy porozmawiać na temat, który no, nie powinien Państwa zaskoczyć, ponieważ realizujemy nasz program w ramach działalności Fundacji Edukacji Prawnej Justicja, no i mamy takie poczucie, że naszą misją jest ta misja edukacyjna, a w ostatnich dniach czy tygodniach może już nawet zelektryzowało opinię publiczną, myślę, sformułowanie hit i to nie w znaczeniu przeboju muzycznego, tylko w znaczeniu podręcznika, ale może przede wszystkim także przedmiotu, który ma być nowym przedmiotem w liceach, począwszy od września. I o tym właśnie chcemy porozmawiać z naszym gościem, panem profesorem Rafałem Wnukiem, historykiem, politologiem. Za chwileczkę pan profesor nam się, myślę, pokaże, a właściwie nie on, tylko realizator go nam pokaże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze, dzień dobry. Proszę państwa, i tak jak zawsze, my wiemy o tym, że państwo jesteście bardzo zaangażowanymi i świadomymi słuchaczami, wobec tego zachęcamy państwa do tego, żebyście zadawali pytania, my skrzętnie będziemy je czytać i zadawać naszemu gościowi, ale myślę, że żeby tak uporządkować naszą rozmowę, to należałoby zacząć od tego, że ten nowy przedmiot, czyli historia i teraźniejszość, ma zastąpić wiedzę o społeczeństwie. I powiem tak, jako no może dawny uczeń, ale jednak uczeń, jako rodzic i jako współpracownik szkół postrzegałam WOS jako bardzo pozytywny, uświadamiający przedmiot i nie miałam potrzeby no jakiegoś jego szczególnego zmieniania. Panie profesorze, czy to tylko moje takie odosobnione jakieś przekonanie, że tam z tym WOS-em nie było tak źle, czy może nie? Ja myślę, że problem jest taki, że z WOS-em było dosyć dobrze. To był przedmiot z naprawdę porządnie opracowanymi podstawami, już jakby osadzony w szkole z nauczycielami, którzy wykształcili całą jakby metodę pracowania z uczniami. No i WOS był przedmiotem nastawionym na kształtowanie myślenia obywatelskiego, na kształtowanie myślenia krytycznego i był generalnie skoncentrowany na tym, aby wychowywać świadomego obywatela i no i zniknął. No właśnie, ale panie profesorze, bo my to jesteśmy na gdzieś krańcach tej edukacji, no ale pan się tym zajmuje. Proszę powiedzieć, jakie są pańskim zdaniem, być może to nie są jawne powody, tylko jakieś domysły, dlaczego zatem zdecydowano się, żeby ten przedmiot zastąpić? Musielibyśmy
zadać sobie pytanie, jaki cel ma ministerstwo, likwidując jedne przedmioty, wprowadzając inne, w którym kierunku idzie cała reforma. Po pierwsze trzeba mieć świadomość, że HIT wyparł wiedzę i WOS, wiedzę o społeczeństwie, prawda, i wyparł jednocześnie część godzin historii. Bo on zabrał również, jeśli dobrze pamiętam, 30 godzin historii. I to jest pomysł wcale nie taki głupi, żeby pokazać, jaki jest związek między przeszłością a teraźniejszością. Ale w przypadku WOS-u, w moim przekonaniu, mamy do czynienia z celowym wypchnięciem z całego programu nauczania większości elementów mówiących o wartościach obywatelskich, świadomości prawniczej, co was powinno szczególnie zainteresować, wasze środowiska, ale również jakby gruntowne przenikowanie myślenia tego, czym jest wspólnota europejska, Unia Europejska, wartości europejskie. To jest bardzo mocne przesunięcie akcentu z myślenia kategoriami obywatelskimi w myślenie kategoriami wspólnoty narodowej. Mhm. Czyli jest to działanie, które ma charakter takiego działania manipulacyjnego, tak? Ja bym to ujął inaczej. Moim zdaniem mamy odejście od edukacji w kierunku indoktrynacji. Mhm. Właśnie o to chciałem zapytać, czy to nie jest właśnie po to, żeby zastąpić WOS indoktrynacją, czy narzucaniem jakiegoś nowego kanonu wręcz wartości, bo jak się zapoznamy z częścią przynajmniej dotyczącą praw obywatelskich, funkcjonowania Unii Europejskiej, czy funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, no to aż bije po oczach ta chęć narzucenia nowego kanonu, jakby pisania nowej rzeczywistości, zastępowania. Tak mi się wydaje. Proszę o komentarz. Myślę, że czasem warto odwołać się bezpośrednio do treści. Ja mam przed sobą rozporządzenie ministra edukacji i nauki z grudnia 2021 roku, bo to wtedy się zaczęło i dla nas, osób zainteresowanych edukacją historyczną, jako wykładowca uniwersytecki, znajduje się gdzieś na końcu łańcucha pokarmowego, do którego trafia student, prawda? I mnie interesuje po prostu, z jakiego rodzaju backgroundem student do mnie trafi. To jakby, żeby mieć świadomość, do czego, w jakim kierunku dążymy, ja sobie właśnie o Unii Europejskiej taki punkt tutaj podkreśliłem. Uczeń scharakteryzuje główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie ekspansji ideologii politycznej poprawności, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci. Potrafi umieścić te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu. Dalej, charakteryzuje proces zmian Unii Europejskiej po wstąpieniu Polski do tej struktury, wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z migracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem, epidemią COVID-19, kontrowersje ideologiczne na forum instytucji unijnych. No ale to nic dobrego, panie profesorze, nic dobrego. Krótko mówiąc, ilekroć jest mowa o wspólnotach europejskich, wspólnocie europejskiej, o Unii Europejskiej, tylekroć ona jest pokazywana albo w podejrzanym, albo w negatywnym świetle. Krótko mówiąc, Zachód błądzi, my jesteśmy w dobrym miejscu. My stoimy tam, gdzie trzeba i zachowujemy się tak, jak trzeba. Krótko mówiąc, według mnie takich punktów mogę znaleźć bardzo wiele, ale to jest wychowanie młodego człowieka, próba wychowania młodego człowieka, który jest albo bardzo podejrzliwy wobec świata Zachodu i wartości Zachodu, Unii Europejskiej itp., albo po prostu zwyczajnie temu światu, tym wartościom niechętny. Panie profesorze,
możemy, Jolu, jeżeli pozwolisz, bo my się obracamy w pojęciu podręcznik. Czy to jest na pewno podręcznik, czy to nie jest czasem jakiś, no nie wiem, forma eseju, bo ten wykład pana profesora, autora podręcznika bardziej by wskazywał na to, że to jest wykład prowadzony no na pewno jednostronnie, znaczy to jest moja ocena, żeby było jasne, jednostronnie, a więc no jakby w sposób, jaki się tworzy esej, a nie podręcznik. Oddzielmy dwie rzeczy. Podręcznik, który nauczyciel może wybrać, ale nie musi, w szkole w ogóle nie ma obowiązku korzystania z jakiegokolwiek podręcznika. Nauczyciel ma zrealizować z uczniami podstawę programową. I to jest istotne. Na podstawie czego on to zrobi, jakiego podręcznika, czy bierze ten, inny, czy w ogóle żaden i sam na podstawie przez siebie opracowanych materiałów sporządzi, ten materiał zrealizuje, to należy do niego. I jakby dla mnie rozmowa o podręczniku profesora Roszkowskiego, bo jak rozumiem o ten podręcznik pewnie Państwo pytają, jest rozmową drugorzędną. Jakby możemy rozmawiać o tym podręczniku, ja nie mam nic przeciwko temu, znam jego pierwszą część, bo dopiero pierwsza część wyszła, 500, kilkadziesiąt stron i to jest podręcznik, który moim zdaniem jest nierealizowalny, biorąc pod uwagę język, jakim został napisany, sposób konstrukcji i tak dalej, i tak dalej. Czy jeżeli, proszę pamiętać, że historia i teraźniejszość będą w pierwszej klasie szkoły średniej, liceum, technikum i tak dalej i w drugiej klasie. Ja czytając ten podręcznik, no, miałem przekonanie, że wielu nauczycieli będzie miało problem z deszyfracją go, a uczeń od niego siłą rzeczy musi się odbić. Krótko mówiąc, instrument, jaki próbuje się użyć do realizacji tego programu, jakim jest historia i teraźniejszość, zupełnie do tego się nie nadaje. To jest narzędzie kontrskuteczne. Natomiast oczywiście możemy rozmawiać o tym podręczniku, którego moim zdaniem 99% uczniów nie przeczyta. Pani Gosza pisze, przepraszam, nie mam okularów i dobrze nie widzę dzisiaj ników. Kto określa podstawy programowe? Może wyjaśnijmy to słuchaczom, panie profesorze. Oczywiście, proszę pamiętać, ja nie jestem nauczycielem w szkole średniej, jestem nauczycielem akademickim, ale to jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Czyli do ministerstwa należy przygotowanie podstaw programowych, ewentualnie ich zmiana. Ja rozumiem z tego, co powiedział pan profesor, że widzi pan pewną zasadność jakby powiązania naszej wiedzy o świecie i o mechanizmach, które tym światem rządzą, z jakimiś wydarzeniami historycznymi, ale prawdę mówiąc, sama nazwa tego przedmiotu historia i teraźniejszość, to no, moim zdaniem jest w pewnym sensie myląca, dlatego że ja nie wiem, czy to ma być przedmiot o historii, czy to ma być przedmiot o ustroju, o obywatelskich prawach, o wolnościach, o konstytucji, o podziale władz. No taki sama ta nazwa już budzi moją pewną wątpliwość. To oczywiście jest drugorzędna sprawa, ale nie wiem, czy to też nie ustawia jednoznacznie tego przedmiotu, no jaki on ma być. Taki ocenny, nie, a nie... Moim zdaniem sama nazwa niczego nie ustawia. Absolutnie jestem dużym zwolennikiem interdyscyplinarności i to, iż
szkoła powinna łączyć, czy też tak powinien być program szkolny opracowany, żeby historia sztuki przenikała się z historią, historia z wiedzą na tematy dnia dzisiejszego i jakby to, abyśmy wyciągali z przeszłości, czy z innego rodzaju, czy z innych dziedzin wnioski dotyczące teraźniejszości, to z tym nie ma nic złego. Jakby hit jest naczyniem, prawda? Powinien być naczyniem, który może być wypełniony różnego rodzaju treściami. Do tej butelki różne rzeczy można wlać. Tutaj natomiast problemem jest to, że do tej butelki zamiast myślenia krytycznego, a tego powinno uczyć ucznia i historia, i WOS, zaproponowano podejście, w którym myślenie krytyczne jest zastąpione zamkniętymi formułkami na zasadzie takiej nie myśl, wykuj, powtórz. Krótko mówiąc, nie ma pytania dlaczego, ale uzasadnij, że. Na przykład pytanie, czy problem mówiący o tym, dotykający polskich postaw w czasie II wojny światowej w stosunku do Żydów, mówię tu jeden po prostu z przykładów, jest tak, to jest, jeśli dobrze pamiętam, sformułowane w ten sposób. Scharakteryzuj postawy Polaków wobec Holokaustu na przykładzie postaw Pileckiego, Karskiego i pracowników Żegoty. Mhm. Czyli jakby no tak. Pytanie od razu odpowiedź. Jakby. To jest ten sposób przygotowania człowieka do myślenia krytycznego. Dlaczego Słowacki wielkim poetą był, w jednym słowem? Dokładnie tak. Panie profesorze, w tym eseju, podręczniku są też sformułowania dotyczące powstańczej walki tak zwanych żołnierzy niezłomnych. To jest kolejny element jakby narzucający tam obok tej ideologii politycznej poprawności, czymkolwiek ona jest, bo ja to próbowałem jakoś rozszyfrować na podstawie słowników języka polskiego. Nie dało się tego, czym jest poprawność polityczna. Natomiast powstańcza walka żołnierzy niezłomnych i katastrofa smoleńska to największe tragedie w powojennej historii Polski. No coś chyba się nam rozchodzi pomiędzy wiedzą naszą, która no opiera się na pluralizmie wiedzy, a tym, co narzuca ten przedmiot. Akurat w tym momencie ja przeczytałem dość dokładnie tę część poświęconą tak zwanym żołnierzom niezłomnym. Autor podręcznika niemal słowo w słowo powtórzył to, co zamówił minister, bo w podstawie programowej czytamy: w kontekście powstańczej walki żołnierzy niezłomnych, rotmistrz Pilecki, Łukasz Ciepliński, Danuta Siedzikówna Inka oraz postawy prymasa Stefana Wyszyńskiego, jego non possumus, internowanie w latach 53-65, potrafi opowiedzieć o różnych postaciach wierności zasadom i męstwa wobec prześladowców. Także tutaj mamy bardzo blisko to, czego ministerstwo oczekuje i to, co jest w książce, ale znowu, w całym programie nie ma mowy o innych niż oporowe stawach wobec komunizmu. Co więcej, przez takie, a nie inne zestawienie, czyli Wyszyński, Pilecki, Ciepliński, Siedzikówna, jest sugerowane uczniom, iż Wyszyński popierał walkę zbrojną. A jest dokładnie odwrotnie. Czyli krótko mówiąc, w pytaniu jest zawarta nieprawda.
Kościół katolicki od razu potępił walkę zbrojną. W 1946 roku bardzo jednoznacznie Wyszyński nigdy nie poparł walki zbrojnej przeciwko władzy ludowej. I jakby, a tutaj mamy w pytaniu rzecz absolutnie jakby zrównaną. Na tym polega problem z WOS-em, że on przedstawia pewną wizję historii do wierzenia, do powtórzenia. Ona jest sprzeczna z naszą wiedzą historyczną i jest jednocześnie głęboko zideologizowana. No, ale nie z WOS-em, tylko z HIT-em, bo pan profesor powiedział... No, przepraszam, z HIT-em, bardzo dobrze. Przepraszam. Jedna ze słuchaczy napisała w komentarzu, na szczęście nauczyciele mają jeszcze wybór i ci bardziej rozgarnięci odrzucą wypociny tego pana. No i chciałabym teraz o tym porozmawiać, bo ja też widzę główny problem, nie w tym podręczniku, chociaż on mnie oburza, w tych przynajmniej fragmentach, które publicznie zostały ujawnione. Natomiast no, on jest zgodny z podstawą programową i ona mnie martwi, bo nawet jeżeli nauczyciel wybierze inny podręcznik albo będzie realizował swój autorski program, to przecież on nie uniknie tego, że ma być jego nauczanie zgodne z podstawą programową, czyli ma uczeń wyrecytować wszystko to, o czym pan profesor przed chwilą powiedział. Czyli nie ma się nad tym zastanowić, wyrobić sobie własnej opinii albo podyskutować, tylko ma po prostu zaprezentować już utkaną kawałek materiału. Tak jest, ma jakby, to jest rzeczywiście problem. Jeżeli nauczyciel zechce odchodzić od siatki pojęciowej narzuconej przez ministerstwo i na tego typu lekcje przyjdzie jakiś kontroler czy kontrolerka, to oni mu zarzucą, że nie realizuje programu i za to może być ukarany. Oczywiście to jest odchodzenie od programu, może być i ja się domyślam, będzie karane, jeżeli nauczycielowi tego rodzaju odejścia od programu się udowodni. A na przykład co ma zrobić nauczyciel, który nie zrealizuje tego punktu, który mówi, że w 2005 roku mieliśmy bardzo ważny zwrot w historii, bo po raz pierwszy pojawiła się prawdziwie polska władza. Ja tutaj jakby nie mówię słów dokładnie zawartych w programie nauczania, ale tam jest kilkakrotnie pokazany rok 2005 jako absolutnie zwrotny punkt, bo wtedy po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i to jest jakby początek końca postkomunizmu w Polsce. Jeżeli nauczyciel będzie dyskutował albo podważał tego rodzaju, otwarcie tego rodzaju twierdzenia, to może być po prostu za to zwyczajnie ukarany. Ale też są inne problemy. Ja wrzuciłem do komputera sobie owo rozporządzenie. No ono jest 80-stronicowe, niektóre elementy się powtarzają z tego powodu, że jest program podstawowy i rozszerzony. No i powiedzmy słowo Kościół katolicki pojawia mi się 40 razy, słowo ewangelicy, luteranie, muzułmanie, prawosławni 0. Ani razu nie pojawiają się w tym programie. Krótko mówiąc, jakby jest to pisane w sposób, został ten program napisany w sposób taki, no, bym rzekł, Roman Dmowski mógłby to napisać. Na kasztance. No dobrze,
Ale jeszcze jedno mnie przeraża, bo jedno to jest to, o czym Pan powiedział, czyli że nauczyciel, nie realizując tej podstawy programowej, naraża się na jakieś nieprzyjemności zawodowe. Ale ja rozumiem wobec tego, że jeżeli ktoś zdecyduje się zdawać ten przedmiot na maturze, no to też będzie musiał to wszystko powtórzyć. Tak. Znaczy, problem jest taki, że ten program nakłada się, on przejął elementy WOS-u i nakłada się na program historii. Ja naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało w czasie matur. W ogóle nie wiem, czy będzie oddzielny hit od historii, bo akurat historia się na siebie nakładają. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest dla mnie pewna enigma opakowana w niewiadomą. Ja widzę jeszcze jedno zagrożenie, bo tu Jolu powiedziałaś o maturze, no oczywiście, ale w kontekście tego, co pan profesor powiedział na temat WOS-u. Ja to mówię o stowarzyszeniu, ale również i o prawnikach nie będących w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Prowadzimy przecież różnego typu edukacje w szkołach. Jeżeli wyrugujemy z podstawy programowej WOS, jakim był, wyrugujemy te tak zwane NGOsy, czyli możliwość prowadzenia edukacji przez organizacje czy podmioty spoza szkół, tak jak robiliśmy to chociażby do tej pory, no to ten uczeń zostanie wyłącznie z tym podręcznikiem lub z tą podstawą programową. Nie zostanie mu nic z pluralizmu tego pluralizmu nauczenia. To jest bardzo ważny punkt, jakby myślenie kategoriami pluralistycznymi zostało z tego w historii i teraźniejszości nie istnieje. To jest antypluralistyczne podejście do procesu edukacji młodego człowieka. Ja myślę, że to jest akurat dosyć dobrze przemyślane. Co więcej, w WOS-ie, w programie WOS-u, prawda, ilość godzin przewidzianych na poszczególne zagadnienia, krótko mówiąc, mamy tematy, czy też zagadnienia i godziny, była mniej więcej wyrównana, czyli tam było 4-5 więcej zagadnień niż wszystkich godzin i dobry nauczyciel był w stanie niektóre zagadnienia jakby połączyć z innymi i bez problemu mógł zrealizować program. Tutaj mamy do czynienia z 90 godzinami zajęć przeznaczonymi na cały cykl w ciągu półtora roku, a zagadnień mamy 135. Program jest tak przeładowany, że nie tylko nie da się go zrealizować, ale pomysł, żeby zaprosić kogoś z zewnątrz i stracić choć jedną godzinę, jest pomysłem z punktu widzenia nauczyciela, który chce spróbować zrealizować ten program, absolutnie utopijnym. On sobie nie może pozwolić na zaproszenie prawnika na zajęcia. Druga rzecz, jakby są tam jeszcze wskazania, co nauczyciel powinien zrobić w ramach HIT-u. Są oczywiście różnego rodzaju muzea, do których powinien pójść, prawda, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Katyńskie i tak dalej, ale nie ma przewidzianej możliwości, żeby mógł pójść na spotkanie z prawnikiem do sądu. Takich propozycji tam oczywiście nie ma i ja rozumiem, że nie ma. Rozumiem, jakie niesie za sobą wizyta ucznia na rozprawie. To rzeczywiście grozi. Wiedza prawna ma być ograniczona do tego, że wie, iż jest Sejm, Senat, podział władz oraz że są sądy cywilne i karne i koniec. To jest cała wiedza, jaką się proponuje. To są takie absolutnie podstawowe informacje, ale to jest efekt jakby wyparcia całego tego elementu prawno-obywatelskiego przez inne treści.
Proszę Państwa, ale ja myślę, że to, o czym my teraz mówimy, to jest rzecz no, kardynalna, najważniejsza, dlatego że ona mówi nam o tym, o czym zresztą Pan Profesor mówi od samego początku, że podręcznik jest problemem drugorzędnym, bo pierwszorzędnym problemem jest to, że zastąpiono przedmiot, który miał uczyć ludzi tego, żeby byli świadomymi obywatelami, rozumiejącymi jakieś mechanizmy polityczne, społeczne i potrafili je historycznie jakoś osadzić do takich ludzi, którzy znają tylko jakiś osąd, bo ja rozumiem z tego, co pan profesor mówi i z tego, czego dowiedziałam się z przestrzeni publicznej, że wadą no, i tej podstawy programowej, i tego podręcznika jest to, że ona niewiele przedstawia faktów, a dużo więcej jakichś takich osądów czy opinii. Autora czy opinii ministerstwa, jeżeli mówimy o podstawie programowej. Czyli to, że my wyeliminujemy podręcznik, proszę Państwa, to jeszcze niczego nam nie zmieni. No to panie profesorze, co mają robić? Ja naprawdę cieszę się, że moi synowie kończą liceum i nie będą już uczyć się tego przedmiotu, ale wielu rodziców nie ma tego szczęścia. Czy pan profesor, czy środowisko naukowe, zastanawialiście się Państwo, no co nam poradzić jako rodzicom. Jak żyć? Jak walczyć? Co zrobić? Nie jestem przygotowany do tego, by komukolwiek cokolwiek radzić, a szczególnie jak żyć. Jakby ja jestem powołany zawodowo i do tego, by krytycznie interpretować przeszłość, by uczyć historii, a właściwie nawet nie uczyć historii, bo historii się nie da nauczyć. Historii się nie da nauczyć, to jest absolutnie niewykonalne. Historię można spróbować zrozumieć, prawda? Historia jest, powinna, dobrze uczona historia powinna wyposażyć ucznia, studenta w instrumenty umożliwiające mu zrozumienie. HIT nie jest po to, żeby umożliwić zrozumienie. HIT jest pomysłem głęboko tożsamościowym. Jego celem jest jakby wyprodukowanie czy też replikacja ludzi o pewnego rodzaju poglądzie, którzy będą w przyszłości dokonywali takich, a nie innych wyborów politycznych. Dlatego mówię, że to nie jest edukacja, tylko indoktrynacja. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć. A co możemy zrobić? Możemy zrobić wiele. Możemy po pierwsze starać się, żeby dyrektorzy, żeby nauczyciele, my jako rodzice, prawda, pewne treści realizowali dosłownie i jak należy, pewnych omijali. Możemy wpływać na to, żeby pewne podręczniki do dzieci nie dostawały się do ich rąk, a inne się dostawały, albo nawet niech się dostaną do rąk te złe podręczniki, czy głęboko zideologizowane, ale niech będą omawiane z punktu widzenia krytycznego, na zasadzie dyskusji, a nie podania do wierzenia. Prawda? Także tego typu działania możemy zrobić. No i oczywiście organizujemy się jakoś my, jako ludzie, którzy są odpowiedzialni za, czują się jakąś odpowiedzialność za edukację obywatelską, edukację historyczną. Ja akurat jestem członkiem takiej grupy o historię, która jednocześnie postanowiła utworzyć coś, co się nazywa Historia bez kitu. I ta historia bez kitu jest próbą opowiedzenia tego, co jest w HIT-cie, ale z innej perspektywy, prawda? Czyli wykorzystać HIT jako szansę na dyskusję nad rzeczami, które tam są w naszym przekonaniu powiedziane nieuczciwie, nierzetelnie i tak dalej, i tak dalej. Robimy różnego rodzaju filmiki, urządzamy rozmowy, które będziemy od 1 września udostępniali online, ale również jest grupa nauczycieli, która opracowuje alternatywne scenariusze lekcji po to, żeby nauczyciel, który zechce,
mógł korzystać z materiałów innych niż zaproponuje i zatwierdzi ministerstwo, czyli rodzaj takich jawnych kompletów. Pytanie praktyczne, panie profesorze. Czy, bo ja doskonale wiem, o czym pan profesor mówi. To jest Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej o Historii, jeżeli dobrze rozumiem. Tak. My jesteśmy jedną z inicjatyw, a tak naprawdę tego rodzaju inicjatyw w Polsce już pojawiło się kilkanaście. Zaczynamy te inicjatywy ze sobą współpracować i mam nadzieję, że z tej współpracy narodzi się coś oddolnego, ciekawego, obywatelskiego i głęboko prodemokratycznego. Program nie lokuje nazwy, więc ja tylko pragnę zauważyć, że już się ukazały chyba pierwsze odcinki tych, nazwijmy to, alternatywnych podręczników w sieci. Dobrze pamiętam, dobrze widziałem. Znaczy, na razie pojawiają się scenariusze lekcji, które nauczyciele mogli być przygotowani. Różne grupy w różnym stopniu i w różnym momencie coś publikują. My chcemy szerzej zacząć, głośniej od 1 września, żeby się ze szkołą, do tej szkoły wejść z pewnym przytupem. I tu pytanie praktyczne. Czy to będzie darmowy dostęp? No bo wiemy, że ten esej zwany podręcznikiem jest odpłatny. No to jest jasne, bo wydany przez komercyjne wydawnictwo. Nomen omen dosyć... No, nie będę już komentował wydawnictwa, ale czy dostęp do tych materiałów będzie bezpłatny? Tak. Tak, będzie bezpłatny. Wszystkie materiały, które będziemy publikowali, publikujemy własnym sumptem i oczywiście, żeby to działało, musi być bezpłatne. Nie możemy żerować absolutnie na nauczycielach, którzy naprawdę bardzo, bardzo kiepsko zarabiają, nie mówiąc o rodzicach. Ja tylko jedną rzecz muszę powiedzieć jako starsza prowadząca, że nie do końca jest tak, że my nie lokujemy produktów, oczywiście nie zachęcamy Państwa do kupowania konkretnych szamponów czy kremów, ale z całą pewnością zachęcamy Państwa do tego, żeby korzystać z inicjatyw takich proobywatelskich, proedukacyjnych, które prowadzą no, nas ku jakiemuś świadomemu obywatelstwu, także chciałabym, żebyśmy wyraźnie tutaj powiedzieli, panie profesorze, chodzi o Stowarzyszenie o Historii, tak? Istnieje portal o historię i w ramach tego portalu pojawiła się, jest oddzielna inicjatywa Historia bez kitu. I tak naprawdę, kiedy ten produkt, który chcemy adresować do uczniów, rodziców i nauczycieli, bo do tych wszystkich osób chcemy adresować, pamiętajmy, że się uczymy całe życie, a najlepszym nauczycielem naszych dzieci jesteśmy my sami, najbliżsi, prawda? I dopiero jakby w tym trójkącie możemy osiągnąć coś naprawdę ciekawego. Mhm. Tutaj pan Piotr Strychalski pisze, ale czy jest jakaś forma wspierania tej inicjatywy? My jesteśmy... Póki co inicjatywą całkowicie niezarobkową i w tej chwili no, chyba nie mamy możliwości zbierania finansów zewnętrznych i tak dalej. Być może to jest naiwne, że próbujemy działać w ten sposób, ale póki co próbujemy. No dobrze, gdyby coś... Jedno, ale panie profesorze, inicjatywa, o której mówimy od pewnego czasu, można się dorzucać poprzez zbiórka.pl, już nie, chyba tak, chyba zbiórka.pl, więc nie lokując produktu, ale jednak go lokując, wskazuje, że jest możliwość dofinansowania tego projektu. Dobrze, a tutaj już realizator resetu na komentarzach, proszę Państwa, nie wiem czy poprawny adres, odczytam go.
Oto historię. Tak, ale jak mówię, tak, to jest adres, na którym wiele rzeczy my historycy robimy tak trochę bardziej profesjonalnie dla historyków. W ramach tego o historii EU od 1 września, właściwie od 30 sierpnia pojawi się nowa zakładka, nowa ikonka OHIN, która będzie właśnie historią bez kitu. I tam będą rzeczy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. No, inicjatywa jest bardzo cenna i myślę, że godna podziękowań wręcz, ale panie profesorze, jeżeli pan mówi, że nauczyciel ma do zrealizowania w ciągu 90 godzin 150, powiedział pan 150... 135, 135, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, no to tak naprawdę to jest program dla bardzo ambitnych i bardzo chętnych. Liczymy na to, proszę Państwa, propagujcie to. Według ministerstwa jest dla każdego, prawda? No. Każdy będzie musiał przez to przejść w ciągu pierwszych 2 lat swojej edukacji. To jest po prostu nowy przedmiot obowiązkowy dla każdego ucznia, który teraz 1 września 2022 roku pójdzie do szkoły. No to nie jest szczególnie optymistyczne, powtórzę to. Rozmawiałam w czasie tych wakacji z nauczycielką polskiego i to oczywiście może trochę poza naszym głównym tematem, ale tak naprawdę trochę z nim związane, ponieważ ona z kolei powiedziała mi, że dawniej z uczniami, kiedy coś czytali, kiedy zapoznawali się z jakimś zagadnieniem, Państwo też to na pewno pamiętacie ze szkoły, bo i ja to pamiętam, no to w szkole dyskutowali uczniowie, prezentowali jakieś swoje stanowisko, a ona mi powiedziała, że tym obecnie to jest absolutnie niemożliwe, bo program języka polskiego jest tak przeładowany, że jeśli nauczyciel chce zrealizować tę podstawę programową, to po prostu nie dyskutuje, tylko prezentuje, co tam trzeba prezentować i leci po wszystkich lekturach, bo inaczej po prostu tego nie zdąży zrobić. Także mówię to tylko po to, żeby zasygnalizować, że to jest absolutnie zgodne, o czym mówi pan profesor, czyli że wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim myślenia i takiego kształtowania postaw analitycznych, prawda? To jest proces, który się zaczął z tą nieszczęśliwą reformą w 2016 roku rozpoczętą edukacji, gdzie hasłem tej reformy jest centralizacja, czyli odebranie możliwości prowadzenia autorskich zajęć i autorskich programów przez nauczycieli, którzy do tej pory, szczególnie w gimnazjach to robili, w związku z tym gimnazja zniknęły. To jest myślenie takimi kategoriami, że gdzieś na górze jest bardzo mądry minister, który zarządzi, jak ma być i jak młody człowiek ma widzieć świat, i ta jego mądrość spłynie przez pośredników, dyrektorów do nauczycieli i oni będą powtarzali te same prawdy objawione przez gdzieś tam na górze. Krótko mówiąc, to jest po prostu myślenie kategoriami państwa niebywale scentralizowanego. Zlikwidowano na przykład ścieżki lokalne, były w ramach poszczególnych przedmiotów pewien procent, to różnie wyglądało, od kilku do kilkunastu procent godzin do zrealizowania przez nauczyciela na tematy ważne lokalnie, prawda? Jeśli weźmiemy na przykład historię, to co innego ważne lokalnie jest na Białostoczyźnie, co innego na Śląsku, co innego w Szczecinie. To są po prostu różne części Polski. I teraz ten element lokalności został zlikwidowany na rzecz centralizmu. Historia i teraźniejszość jest kolejnym krokiem na tej drodze, ale jest konsekwencją wtedy podjętych decyzji i odkręcić to nie będzie wcale tak łatwo. No właśnie, chciałem zapytać o przyszłość, no bo uczeń skończywszy liceum, po tym przedmiocie, jakim będzie hit, trafia do pana profesora na katedrę historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I co dalej? Czy da się to, ja już tak trochę o tym wyobraźni, czy da się wyprostować jego wiedzę, mówię brzydkie słowo wyprostować, ale czy da się to zmienić? Czy nie będzie już za późno? Powiem tak, wszystko zależy od jednostki, z którą się pracuje, prawda? Ja mam wrażenie, że cały ten proces ideologizacji historii, tak to, co się nazywa polityką historyczną państwa, czy też partyjno-państwową polityką historyczną, sprawiło, że historia przestała być wiarygodna. I o ile jeszcze 10 lat temu w klasie maturalnej, jak człowiek się pytał, kto jest zainteresowany historią, no to tak 80% uczniów, nawet jak nie była zainteresowana historią, to przynajmniej deklarowała zainteresowanie. Te procesy się bardzo odwróciły i w tej chwili mam wrażenie, że historia zaczyna być podejrzana i młodzi ludzie deklarują brak zainteresowania historią, bo nie ufają, bo uważają, że mają do czynienia z czymś, co nie jest obiektywnie sprawdzalne, z czymś, co oni odbierają jako element opresji czy też manipulacji ich głowami. W efekcie oczywiście to się gdzieś na mnie odbije na końcu, ale problem jest w czym innym, krótko mówiąc, w podważeniu samej tej bazy, samych tych kolumn, na którym autorytet historii stał. W efekcie oczywiście to będzie problem. Zawsze jednak znajdzie się grupa zapaleńców, ludzi, których zawsze pytają, dlaczego, szukają i z tymi ludźmi oczywiście da się pracować i mam nadzieję, że dzięki nim wykształcimy kolejne pokolenie bardzo przyzwoitych historyków. Także póki życia, póty nadziei. Przeczytałam kiedyś bardzo mądre, myślę, zdanie, którym zawsze się pocieszam, kiedy już wątpię, co to dalej z nami będzie, a mianowicie, że społeczeństwa rozwijają się niezależnie od tego, kto nimi rządzi. No i tak sobie myślę, że te nasze dzieci, które przecież wychowują się w zupełnie innym świecie niż my, mają dostęp przez internet do wszystkiego, czego zechcą, jeśli tylko zechcą, bo w tym może być ewentualnie problem. W związku z tym mam nadzieję, że one jakby naturalnie opierając się indoktrynacji, bo młodzi ludzie, mam nadzieję, mają to, tak myślę, że mają to gdzieś tam wdrukowane w swoją młodość, że oni może pójdą w przeciwnym właśnie kierunku, że to może czymś innym zaskutkuje. Zresztą ciekawostką jest, że przeczytałam, no to jest zresztą żadna wiedza tajemna, myślę, że raczej taka szlachetna karta w historii profesora Roszkowskiego, że on sam przecież jest autorem no tym razem faktycznie hitowego podręcznika, z którego uczono się w czasie PRL-u, w którym odkłamywał zakłamywaną wówczas historię, prawda? Ależ oczywiście profesor Roszkowski jako Andrzej Albert był autorem no, w latach 80. absolutnie podstawowej pozycji, czyli historii Polski XX wieku i to była niezwykle, niezwykle ważna pozycja. Ona kształtowała całe pokolenie historyków i nie tylko historyków. Później profesor Radziwiłł, ta książka została przerobiona na rodzaj podręcznika i to było... Pani Radziwiłł była zawodowym nauczycielem, więc ona panowała nad tą stroną metody nauczania, metodyki i tak dalej. Profesor Roszkowski nauczycielem nigdy nie był i bez pani Radziwiłł wyprodukował książkę, która jest ciekawą intelektualną prowokacją, natomiast no nie spełnia w mojej skromnej ocenie standardów
podręcznika do szkoły średniej, nawet dla klas maturalnych, a już na pewno nie dla klas pierwszej i drugiej. To jest niedostosowany język, niewłaściwy podział materiału, niewłaściwa ilość tekstu. No to jest pierwszy tom, to było lat 70., 500 stron, proszę sobie wyobrazić kolejne 500 stron, które, czy tam 700, które trzeba będzie wydrukować i wydać, żeby włączyć edukację. To jedno, ale jeszcze będą musieli ci biedni uczniowie to przeczytać, to trudno się trzyma, co do tego czyta. Jakby, no ujmę to w ten sposób, równie dobrze moglibyśmy ich zmusić, żeby próbowali czytać Kraszewskiego, który miał jakby chorobę ręki, pisał strasznie dużo dużych książek i teraz nikt tych książek dzisiaj już nie weźmie do ręki i nie przeczyta. I w pewnym sensie ten podręcznik jest takim Kraszewskim. Łyżka dziegciu. Owszem, pan profesor... Łyżka dziegciu. Pan profesor Roszkowski rzeczywiście jest autorem tego, ale no, pisać każdy może, natomiast rzeczoznawcami tego podręcznika jest zupełnie kto inny, no, ktoś inny dopuścił ten podręcznik, prawda? Bo tak jak się zapoznawaliśmy tutaj z Jolą przed programem, rzeczoznawcami jest pan profesor Tadeusz Wolsza, doktor Drabik, dobrze widzę, tak, i Klemens Strużyński, pan magister. To oni de facto odpowiadają za ten podręcznik, a nie pan profesor Roszkowski, który, mówię, no, mógł napisać to, co napisał, ale ktoś to wydał i ktoś to oceniał. Pełna zgoda. Na recenzentów spada część, bardzo duża część odpowiedzialności za to, co ostatecznie trafia do wydawnictwa, teoretycznie do uczniów. Natomiast, no, jakby to ująć, formacja ideowa recenzentów nie jest daleka od formacji ideowej autora. Tyle z mojej strony. My mamy taki zwyczaj w programie, że staramy się zakończyć optymistycznie go, nawet jeżeli mówimy o rzeczach dosyć smutnych. Myślę, że ten przypadek dzisiaj nasz to jest bardzo ciężki przypadek, ale ponieważ jeszcze do końca kilka minut nam zostało, to chciałam jeszcze jedną rzecz poruszyć, ponieważ usłyszałam w którymś z dzienników, znaczy w wiadomościach, że prezydent chyba jednego z miast powiedział, że w jego szkołach tego podręcznika nie będzie się używać i że on tego zakazuje. No to wydaje mi się, że warto powiedzieć w programie takim jak nasz, że nie ma takich uprawnień żaden włodarz miasta, bo on po prostu tego zrobić nie może. To nauczyciel decyduje o tym, z jakiego podręcznika korzysta, czy też tworzy program autorski. Mam trochę obawy co do tego, czy tak fatalnie opłacanym nauczycielom, jak to już pan profesor powiedział, ale myślę, że to jest wiedza powszechna, będzie się chciało tworzyć, pewnie niektórym tak, ale nie jestem przekonana, że będzie to jakaś gremialna akcja, dlatego myślę, że musimy tutaj tym mocniej podkreślać, że nasza rola jako rodziców, współobywateli, no nie wiem, mamy w rodzinie dzieci, jeśli nie własne, to siostrzeńców, bratanków czy kuzynów, żeby właśnie rozpowszechniać tę inicjatywę, o której pan profesor powiedział i inne pokrewne czy współpracujące, czyli że po prostu musimy wziąć naukę historii, teraźniejszości i WOS-u we własne ręce, bo ręce ministerialne i nauczycielskie mogą nie wystarczyć do tego, żeby nasi młodzi ludzie, no, zostali należycie wykształceni adekwatnie do czasów, w jakich żyjemy, prawda? Znaczy, jeśli chcemy być odpowiedzialnymi rodzicami, a jednocześnie odpowiedzialnymi obywatelami, to po prostu rozmawiajmy z naszymi dziećmi. Mhm. Tak, i myślę, że to jest ten najważniejszy przekaz dnia dzisiejszego, że po prostu to się samo nie zrobi. Musimy sami dbać o to, żeby inni nam dzieci nie popsuli, bo to do tego wszystkiego zmierzamy. Ale przepraszam, Jarku, bo chyba chciałeś o coś zapytać. Nie, ja tak zasłuchałem się w to, co powiedziałeś. Rzeczywiście
Tak myślę, że oboje jesteśmy prawnikami, koleżanka nawet wybitną i jako wybitna zacytowała wręcz, proszę cię bardzo, a ja jako młodszy współprowadzący, zacytowała wręcz konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, artykuł 2, który mówi, że wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, państwo uznaje prawo rodzica do zapewnienia wychowania, czyli prymat wychowania przez rodzica dziecka w nauczaniu, a nie państwa nad nauczaniem. To jest bardzo ważna funkcja rodzica, która jest wskazana w konwencji. I absolutnie jakby we mnie jest wiara w to, że w wielu miejscach to właśnie rodzice będą tymi, którzy sprawią, że szkoła się będzie bardziej starała o, nazwijmy to dość, ja mam problem z wzniosłymi słowami, ale po prostu z patriotycznym, obywatelskim wychowaniem naszych dzieci. Tak, to musi być wspólna robota. A to, co my możemy zrobić, my historycy, to możemy tylko i wyłącznie dostarczyć instrumentów i to będziemy starali się robić. Proszę Państwa, zatem przypominamy Państwu jeszcze o historie.eu. Tam od września powstanie, powtórzę to, co Pan Profesor mówił, zakładka, która będzie przedstawiała historię bez kitu. Oczywiście to jest zupełnie nieprzypadkowa nazwa, która bezpośrednio do naszego przedmiotu się odnosi. Ja tutaj czytam Państwa komentarze i widzę, że Państwo pytacie również o pozwy, które też zapowiedzi pozwów przeciwko wydawnictwu czy przeciwko autorowi znalazły się gdzieś już takie informacje w jakichś wiadomościach i my w Prawotece oczywiście też będziemy chcieli o tym porozmawiać, to będzie jakby druga część naszego programu, bo najpierw chcieliśmy porozmawiać o tym, co jest rzeczywiście najbardziej zasmucające, ale jednocześnie proszę Państwa, ja tutaj oczywiście zagadam się, ale pomyślałam sobie, że właściwie jest w tym jednak jakaś iskierka nadziei, bo proszę zobaczyć, że jak tylko powstaje coś tak głupiego i szkodliwego jak hit, to zaraz jest inicjatywa ludzi nauki, którzy będą nam prezentować, nam, naszym dzieciom, będą nam podsuwać coś, co będzie mogło to zło zrównoważyć. Z drugiej strony, no jednak ten podręcznik wzbudził również, no być może ja jestem lewaczką, ale no w środowisku, w którym ja się obracam, on wzbudził jednak bardzo duże kontrowersje i był przedmiotem wielu rozmów, które odbyłam na przestrzeni na przykład ostatniego tygodnia. Bo podręcznik, gdy wyszedł, okazał się po prostu tak łatwy do atakowania. Jest po prostu, no, szukam odpowiednich słów, ale no, nie chcę dołączyć się do grona kopiących leżącego. Ten podręcznik no, idealnie nadawał się do tego, aby wykazać, jak zły jest hit. Natomiast jednocześnie proszę zauważyć, on odwrócił uwagę od problemu podstawowego, od obecności hitu w szkole i od procesów centralizacji szkoły, odbiera ideologizacji szkoły, którym trwa już od roku 2016. To jest, porównując to oczywiście, może to nie do końca uprawnione porównanie, ale w 2015, 16, 17 roku przestaliśmy mówić o wojnie w Ukrainie, no bo front zastygł, nic się nie działo i nagle się obudziliśmy w lutym 2022 roku, że tam jest znowu wojna. No, to, co się dzieje wokół hitu, zaczęło się tak naprawdę w roku 2016 i to jest po prostu kolejny krok. Kolejny krok, nic więcej. To jest tylko tyle i aż tyle.
To prawda. Proszę Państwa, czas naszej audycji dobiegł końca. Panie profesorze, bardzo serdecznie Panu dziękujemy. Myślę, że jednak udało nam się powiedzieć coś pozytywnego, jak powiedziałam. No i proszę Państwa, to czy to będzie miało happy end, to tak należy, naprawdę zależy nie tylko od nas, ale też od Państwa i od innych rodziców, od nauczycieli. Mam nadzieję, że takie audycje jak nasza i takie rozmowy jak nasza dzisiejsza powodują, że Państwo nabieracie chęci do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, a przynajmniej pilnować, w czyich rękach one się znajdują. Mam taką nadzieję. Panie profesorze, dziękuję Panu serdecznie, dziękuję Ci Jarku za udany debiut w naszym radio. Państwu również dziękuję i zapraszam Państwa na za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, dobranoc, miłej nocy. Reset Obywatelski.